Jeden z najbliższych współpracowników Maxa Berga we Wrocławiu był Hans Pelcik. W tym mieście znany nie tylko jako architekt, ale również jako dyrektor Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. Przez 13 lat, czas których Pelcik pełnił to stanowisko, szkoła osiągnęła naprawdę wysoki poziom. Miłośnicy Wrocławia z pewnością znają nazwiska takie jak Rading, Wislicenus czy von Gozen, którzy wykładali na tej placówce. Osiągnęła ona naprawdę wysokie stanowisko w całych Niemczech i przez niektórych była nazywana nawet Bauhausem, przed Bauhausem. Co świadczy właśnie o uznaniu tej placówki nawet w porównaniu jej ze słynną modernistyczną szkołą w Dessau. A co się działo z budynkiem, który jest za mną? Pawilon Czterech Kopuł, najbardziej znana wrocławska realizacja Pelciga. Od samego początku, od 1913 roku służył jako miejsce dla organizacji wystaw. Pierwsza była wystawa historyczna, a po drugiej wojnie światowej, od początku aż do momentu zamknięcia, pełnił rolę atelier wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych. Od 2016 roku natomiast jest budynkiem mieszczącym najmłodszą filię Wrocławskiego Muzeum Narodowego, w którym możemy podziwiać sztukę współczesną.